Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych łąków zebrano jeszcze 7 pełnych koszów. Piotrek, gdzie tam idziesz? Masz coś do jedzenia? Oczywiście, mam 2 kromki chleba i już idę się z tobą tym chlebem podzielić. Mówisz, że masz 2 kromki chleba, a patrz, a idziesz do kościoła, tam zbierają na chleb świętego Antoniego. Znasz tą historię? Nie do końca. Dlaczego święty Antoni jest od chleba? Nie mam zielonego pojęcia, pierwszy raz słyszę. A to musimy przenieść się chyba do Hiszpanii. I tam pewna matka, która miała 20-miesięcznego syna. Co się takiego stało, że nagle znalazła go, że zaczął on albo chorować, albo umierać? I obiecała przedstawiennictwo świętego Antoniego, że jeżeli święty Antoni uzdrowi jej syna, to ona ofiaruje tyle kilogramów albo żywności, albo chleba dla ludzi głodujących, potrzebujących. I syn wyzdrowiał i ona wypełniła to, co obiecała. I stąd się wziął chleb świętego Antoniego. O proszę. Bardzo ciekawa historia. Jestem ci bardzo wdzięczny, bo to zawsze pomoże poszukiwaniu. Oczywiście, powinniśmy dużo siły nabierać, bo trwamy cały czas w poszukiwaniu Jezusa Chrystusa. Dzisiaj, jak słyszeliśmy, święty Antoni Padewski. Piękna historia o chlebie. Do czego ta historia może nas zachęcić? Jak ci się wydaje? Pewnie do pomocy potrzebującym. Dokładnie tak. Dzisiaj jesteśmy właśnie zachęceni do tego, aby nieść pomoc potrzebującym. No i warto się samego siebie zapytać, czy jest to proste. Ale nie chodzi tutaj o taką pomoc, jak często czynimy osobom, które gdzieś tam proszą nas o 2 złote, 3 bułki chleba. Ta pomoc też jest ważna, ale pomoc taka, która pozwoli nie tylko zaspokoić głód, ten głód fizyczny, ale również głód duchowy. Czyli jesteśmy zaproszeni dzisiaj do pomocy osobom potrzebującym, ale również pomocy duchowej. Czyli patrzymy, jakie są uczynki miłosierdzia względem duszy, względem ciała i pomagamy. Albo duchowo, albo fizycznie. Do czego was dzisiaj zachęcamy. A my idziemy działać dalej. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.